Siema, hej, ozbyki. Dzisiaj robimy raptora na normalnie na potwora. Kto by się nie powstydził? Lifta robimy. Nie powstydziłby się nawet tego Budda, tak? No. Tego sprzętu naszego. Tu mam taśmę, słuchajcie, taką parciówkę do przewodów, żebym sobie wszystko porobił ładnie. Tam spod silnika i od kierownicy wszystko to, co idzie. Oskar trzyma już nożyk, bo przyszła paka z liftem plastikowym. Jaki kolor? No to zobaczymy. Nie pamiętam. Widzisz, nie chyba, wiem. Chyba wiem, ale zobaczymy, co przyszło. Może zobaczymy, co przyszło, bo ja nie wiem, czy kompletny nawet. Wiesz? Bo coś brakuje na pewno, nie? O, jak to ładnie zapakowane jest. Okleina też przyjdzie. O, domek. Czyli robimy lifta. Lifta po lifcie. No po prostu na mega projekt Raptora. Kuba, jak przyjedzie, to pomoże mi zakładać okleinę. Na Oskara nie liczę, bo nie ma cierpliwości. No dobrze, przyjadę, obejrzę, o co chodzi. W szafce okleina się odrywa i mam przykleić. W jakiej szafce? Ja nie wiem, matka, co chodziło. mówi, tu mi to, tu tam, to tu wiesz, tu jest to. Ja mówię, no to przyjadę, to zobaczę, co jest do zrobienia. Ale tutaj okleina. No ja mówię, tu jest robota. Na Raptorze, robotę mam. A nie tam szafka. Ale jakie to leciutkie, co? No. Jak to garnki i patelnie są? Tak? Garnki i patelnie. Zacznijmy od tych małych. Zbiornik. To jest zbiornik. Ale mega. Otworzyć? Obejrzymy? No. Przyłożymy do... A, to nawet... A, to jest tak. Myślałem, że ty jesteś humanitarny, a nie jesteś. A czemu? No, to jest napisane, że zrobiono przez niewolników w Korei. O kurde, no to jednak nie jestem. Ale połysk. Ale połysk. Twoje też takie kiedyś były, w 2006 roku. No dobra, dobra, to nie, to już nie odpakowuj, bo się pokurzy. Pokaż, to przyłożymy, zobaczymy. Robimy dalej. Te plastiki będą na sprzedaż. Słuchajcie, cenę z wysyłką jaką podać? Oskar, cenę? Te stare plastiki, nieponiszczone, niepopękane. Niepopękane, okleina, ile kosztowała? 800 czy więcej? No 800 okleina. Średnio plastiki. Oklejone, no to trochę obniżyć średnio cenę. Oklejone. Nie wiem, ile są plastiki warte, ale cały komplet? No nie nowe kosztują ponad 3000. No to z okleiną, żeby ten, 1200, 500? 1200, słuchajcie, z okleiną. Za niebieskie plastiki do Raptora. I na nim też jest twoja, wiesz, krew, nie? No, i tu jest krew, tak. Tu jest moja krew na tym. I łzy jak silnik. I łzy jak silnik. Trochę Dorisa. Tu mamy coś. Ty. No i to jest przód. Jakim cudem? Niespodzianka? A tu może nie ma błotników? Ty. Ty to się dogadujesz z tymi sprzedawcami, co? No. Szmal płacisz, nie wiesz za co, przychodzi co chce, no to jest olu inny, ty. No. Ale tak jest plug and play wielkościowo, nie? No. Tylko jest inne kompletnie. No inny. No i to będziemy mieli tył i nie ma błotnika w przód. Czyli nie... Patrz, ty, zobacz. Co? A, krea maskownica jest do tego. No to teraz będzie mocne. Teraz będzie mocne. Teraz musisz mi z tym pomóc. Dobra. To niepotrzebnie tam coś szlifowałem, ty. Dobra, już nie myśl za dużo. Ty jesteś model, nie? Nie myśl za dużo, wiesz? Dobrze, że ja wczoraj ci nie pomogłem z tym. No, bo byś żałował. A to? To dobra, to na koniec. Tu jest jakiś... Tak, tu jest akumulator. A to też dali? Z plastikami? Ale... Ten teraz wychodzi. Też się dużo nie różni. Masz oryginalne naklejki na nity. O. Dobra, gdzie to położyć? No... To co, rozbieramy, czyli widzisz, nie ma błotnika. A jeszcze coś tam jest w tej paczce? No nie. No tutaj to jest jeszcze.
A na co to jest? No nie wiem. To gdzie to kłaść? Tu może. To już kolor się wydało, jaki mam. Czarny. Z brązowy. Tak? Nie, się boję, żeby to nie wypadło. No to tu z góry. No, ale wiesz, z dołu nie ma też dziury. Co to będzie? Jedna rzecz? A jak się bawi tym. Patrz. Patrz. Nie wiem, co to jest. No to jest pucha od spodu. Spód. Tam gdzieś jakaś zabudowa? No, tutaj masz, patrz. Tył? Tak, pod spód. Do targów. No to jest niewykonalne. Musisz jechać tak, jak stoi. Czyli siedzisko będzie inne. No tyle. No. Czerwone manetki, czerwone siedzenie będzie. Nie, no nie zrobisz tego, Jarek. Co, przełożysz tył, okleimy, nawet przyjdzie okleina jutro i co, okleimy tył, a przód co zrobisz? To ja sobie przód założę sam, na razie. No jak sobie przód założysz? Nie masz przodu. No mam. To ci chodzi. No. No ale to co, znowu chcesz na targi jechać w czarnym przodem, jak masz? Tak. No. Weź już, nie kombinuj. Jednak. Nie rozbieraj, szkoda. Rozbieram. Porysujesz, poniżej. Rozbieram. Ty byś też to zrobił na moim miejscu. Możemy jedynie przymierzyć ten przód, zobaczyć. No to przymierzymy. To możemy te dwie śrubki się tu odkręcić, wyjmiemy i dobra, przyłożymy, zobaczymy. Może będzie pasować. No czy to? Czyli długa droga przed nami jeszcze. Kiedy ta reszta ma przyjść? Dopiero nie za wiem, dwa tygodnie. Nie wiem, długa droga przed nami jeszcze ze złożeniem. Czyli wiele odcinków wleci. No to się nie ma co spuszczać z tą okleiną, czy ona przyjdzie kiedy. No właśnie. No, ona ma być w poniedziałek, a i tak plastików nie będzie jeszcze dwa tygodnie, to no. Jedziesz tak, jak jest. Słabo. Ale siedzisko jutro przyjdzie. Ile posłali? No, kolejny odcinek leci. Kolejna niepasująca rzecz. Kolejna niepasująca rzecz. Typowo. Same niepasujące. Dobra, chodź, zrobimy. To ja te kable sobie zrobię od razu. Odkręcam. Żebyście nie mówili, że Blackwood nic nie robi. A wiesz, że Witka do mnie zadzwoniła i mówi, że mężowi się popsuła Suzuki RMZ, nie? No. I żebym pomógł, żebym naprawił. To ja mówię, że ja mam kanał, nie, ale ja nie umiem naprawiać, że sam do mechanika oddaję. No. Wiesz, że takie proste rzeczy, okleina jakby mu odleciała, czy coś, nie? Linka się zerwała. Co jeszcze? Lusterka na czuja, nie? Jakby tam... Kierunkowskazy co tydzień. Kierunkowskazy co tydzień nowe mogę zakładać. Regulować naciąg łańcucha. No, takie rzeczy, tak, nie? Co, zasmuciłeś ją, że jej nie pomożesz? Raczej tak. Pozdrawiamy Wieśka. A to dla Wiesia było? Tak. Pozdrawiamy Wiesia. Słuchaj, Oskar. Co trzeba teraz odkręcić? Nie, no tego nie ściągamy. Tą klatkę ściągamy. To jest jakoś dziwnie zawipacz tu i do środka, nie chcę. Dziwne mocowanie. Widzisz, patrz, tu jest przyklejona folia z folią. Patrz, ja mam w razie czego taki kierunek, jakbyś... A ty wyglądasz jak pop. Tak. I żeby nie było, że podruba, nie? Yamaha. No. Nie ma podruby. Czyli nie robili tego niewolnicy. Made in Taiwan. Tak? Jednak? Ale dla Yamaha. A teraz dopiero widać, jak to z ASG jest dopasowane. Ja myślałem, że to jest tylko tak włożone sobie, nie? Nie. A to jest tu ładnie, to wchodzi w to. No. No i to już mamy. To już mamy. Trochę syfu, ale chłodnica zawalona. Trzeba to wyczyścić. Porównaj sobie to do tego. Widzisz, jak tu są zagięte. No jest, no. A weź daj teraz tą ramkę, co tutaj przychodzi. Na trytki zrobię na razie. Ale ty, od razu zaczęło mi się to podobać. Przyłóż. Gdzie to, jak to idzie? No tu widzisz, to też nie pasuje. To jest w ogóle zobaczyło, ile to jest dużo. Nie, no to tu idzie. Zobacz. No i to na trytki wszystko na razie. Na butapren. Czekamy. Na butapren. Nie no, ja tak robię, nie? Znaczka nie będzie. Tyle szmalu płacisz i nie dali, nie? Centymetrowego no. Znaczka. A znaczek pewno z 1500.
złoty od cyganów. No ale co, no ty, no nie no wygląda dobrze. Inaczej dobrze. Będzie, dobry będzie, no. Będzie, i siedzisko czarne przyjdzie z czerwonym. Tu najwyżej wlepę Black Ekipy się da czerwoną. Nie, na razie na trycki zrobię to. Dobra, na razie nie zakładam, pokombinuję później. Pierwsze kable zrobię, wiesz? Naprawdę chcesz to zamontować? No. No jak mam nowe? Znacie mnie, wiecie, że jestem niecierpliwy. No i ci, co mnie znają tak naprawdę, to wiedzą, że już kombinowałem z tymi plastikami. I to jest prawda. Kombinowałem. Nie założyłem wszystkich. Założyłem tylko przód. Oczywiście na czuja, na trytki. Ale nie mogłem się powstrzymać. Nie? Nie chciało mi się zakładać tego starego. Na pewno nic się z nimi nie stanie. Będę uważał. Pospinałem je tak, żeby się nic nie stało. I na pewno się nic nie stanie. Druga sprawa. Porobiłem sobie te kable. Na ile mogłem. Kupiłem sobie taką taśmę parcianą szarą do elektrycznych kabli. O, coś takiego. Patrzcie. Coś takiego. No i porobiłem. Pospinałem, bo tak, tutaj szły dwa. Tu jakaś wiązka trzech szła. Czyli to ładnie tutaj owinąłem. Tutaj szedł jeden. Tu od licznika też zrobiłem dwa w jedno. Te dwa czerwone zostają. Tak wygląda ten nowy przód natryty. Od razu lepiej. Tak samo bok też lepiej. Czekam na siedzisko. Zobaczycie to w następnym odcinku. Założyłem progripy czerwone. Trochę czerwonego tu jest, progripy, kabel, tu dwa przewody, tu też dwa przewody. O, te puszki straszące, no to znikną. No i tak pomału będzie się działo, no plastiki będą czekały, aż przyjdzie jednak ten przód cały, kompletny i wtedy będę wymieniał. Tutaj te kable też zrobiłem, ile mogłem. Pochować ich bardziej to raczej się nie da. Może, ale raczej nie, bo są też napięte. No ale już to inaczej wygląda, już ta kostka tak nie świeci. Pomału się zmienia Raptor. Jutro siedzisko upalanie na kole. Nara.